Hej, ruiny, nowe ruiny, monastery. Nie wiem, co to za słowo, monastery, po angielsku, co to oznacza, ale sprawdzę. Postaram się zamieścić to wyjaśnienie w opisie. Co tu było? Nie wiem. Za dużo z tego nie zostało, to na pewno. Roślinność, jakiś słup, mewa nad nami, w zasadzie nade mną, śmieci, taka chyba wieżyczka, nie wiem, kontrolna, jakaś taka recepcja. A tutaj, nie wiem, jakieś takie kafelki. Wygląda trochę, nie wiem, co to było. Łaźnia, łazienka. Grom wie. Śmieci. Tak jak powiedziałam. Bułgaria zbiera od superlatyw przez miazgę, że zaniedbane, że to, że tamto, że postkomunistyczne państwo, że tak nie za bardzo dbają o wszystkie zabytki, krzywe chodniki i tak dalej. No, zdarzają się. To prawda. Mnie jednak Bułgaria się podoba. Powtarzałam to, powtarzam i powtarzać będę, chyba do znudzenia. Muszę uważać, patrzeć pod nogi. To było na tyle. Nie chcę się tam dalej już iść. A roślinność tutaj przede mną, modrzew. Wygląda trochę jak araukaria. Roślinność jest gęstsza, jakaś taka bardziej zielona, pewnie ze względu na klimat, pewnie trochę ze względu na to, że jest więcej słońca, ale też i deszcze. Rano tak do 15 jest dobra, ładna pogoda, a potem właśnie potrafi się już popsuć. Sezon tutaj zaczyna się od 1 lipca, mamy 14 czerwiec, więc... Przepraszam. Więc po prostu w pogodzie zdarzają się jakieś takie jeszcze wpadki. Ale tak jak powiedziałam, ja akurat opowiem się po stronie Bułgarii, po stronie jej zdecydowanych zwolenników. I trudno, że może to jest banalne, oklepane, że w cudzysłowie wszyscy tu jeżdżą. Ale ja przyjechałam i szczerze powiedziawszy nie żałuję. Proszę, nade mną niebo, które się chmurzy. Na pewno będzie padało. Bo już padało. No dobra, do zobaczenia.